Witajcie na kanale Violetta Pie. Dziś popracujemy nad wymową. Pomogę Wam poprawić Waszą brytyjską wymowę. A dokładnie mówiąc, jak zawsze będę używała akcentu, który jest mi najbliższy z racji tego, że od wielu lat mieszkam w Anglii, a mianowicie jest to Modern RP. W dzisiejszym odcinku zobaczycie tylko te słowa które nam Polakom przysparzają wielu problemów, a jednocześnie są wyrazami bardzo często używanymi w codziennym mówionym angielskim. Dlatego też musimy je dobrze znać i dobrze wymawiać. Mówiąc dobrze, mam na myśli tak, aby nas rozumiano. Wielu moich uczniów chce od razu brzmieć jak Brytyjczycy, co w konsekwencji hamuje ich przed mówieniem. A przecież nie o to tu chodzi. Wymowa angielska jest dla nas dość trudna, ponieważ w języku angielskim jest wiele dźwięków, których my nie mamy w języku polskim. Więc wystarczy, że nasza wymowa jest podobna do oryginału i że jesteśmy rozumiani. To popatrzmy na nie. I pierwszym naszym trudnym słówkiem jest e. Powietrze. Często słyszę, jak uczniowie wymawiają air czy air, a to jest zwyczajnie długie e. E. Tak jakby ten wyraz składał się z dwóch dźwięków E wypowiedzianych razem. E e występuje w wielu dobrze nam znanych kolokacjach, na przykład air conditioning, w skrócie aircon. Często się też mówi fresh E czy hot E, a także airbag, czyli poduszka powietrzna. Słówko drugie to area. Obszar, okolica. I to nie jest area. Gdy tak wymówicie, to gwarantuję, że native speakerzy będą mieli bardzo duży problem Was zrozumieć. Area wymawiamy tak samo jak powietrze, e, tylko dodajemy jeszcze ria. Area. Przy czym tego ry nie rolujemy. Oto zdanie, z którym zapewne niejednokrotnie się spotkaliście. This is a no smoking area. Co znaczy... Tutaj nie można palić, a dokładnie to jest teren czy obszar, na którym nie można palić. Kolejnym słowem jest he, czyli włosy, ale również sierść. I na przykład cats, he, to włosy kota, czyli sierść kota, a dogs, he, to sierść psa. He zapiszemy i wymówimy tak samo jak powietrze, e, tylko z dźwiękiem h z przodu, h". Słówko się wymówimy podobnie jak he czy e, tylko z sz z przodu. Się, się może być czasownikiem i rzeczownikiem w staniu i jako czasownik oznacza dzielić się, a jako rzeczownik akcja, udział czy część. I możemy powiedzieć I share house with four other people. Dzielę dom z czterema innymi osobami. Kolejne to k, opieka, na przykład nad chorym. I k również wymawiamy tak samo jak e, tylko z k na początku. K. Wyrażenia ze słówkiem k to na przykład child care, opieka nad dzieckiem, medical care, opieka lekarska, czy health care, opieka zdrowia. No i oczywiście wiele innych. Czyli mamy e AREA, HE, SHARE oraz CARE. Powtórzcie po mnie teraz. E, AREA, HE, SHARE oraz CARE. Następne słówko to HER. I wydawać by się mogło, że powinno ono należeć do tej samej grupy słów, które przed chwileczką wymieniłam. Ale jednak nie. H wymawiamy przy pomocy tego obrzydliwego dźwięku e Pamiętacie, mówiłam o nim w innym odcinku, gdy omawiałam słowa work oraz world. H to zaimek oznaczający ją oraz jej. I h to jest ta mocna, akcentowana wymowa tego słowa. H ma również słabą wymowę i brzmi jak krótkie gardłowe e i to hy jest zupełnie pominięte. W potocznej mowie native speakerzy rzadko powiedzą could you help her, najczęściej usłyszycie could you help her. Słówko numer 7 to city, miasto. My często ten wyraz wymawiamy miękko przez dwa i, city, a to jest city, czyli dźwięki i oraz y wymawiamy na odwrót. I wymówimy podobnie do polskiego y. A dźwięk i y, podobnie do polskiego i. Angielski. A czy wiecie, że w UK, aby miejscowość mogła uzyskać status city, to liczba mieszkańców ma na to chyba najmniejszy wpływ? Jest to zupełnie inaczej niż w Polsce. Tutaj w UK city musi mieć szpital, uniwersytet, katedrę oraz musi mieć bogatą przeszłość historyczną. I dobrym na to przykładem jest Winchester. Jest to mała miejscowość zamieszkała jedynie przez 45 tysięcy ludzi, ale ma uniwersytet, szpital, katedrę oraz jest to stare, zabytkowe miasto, dlatego też ma nadany status city. Przepraszam, zeszłam troszkę z tematu, ale pomyślałam, że może to być ciekawe. Często spotykane kolokacje ze słówkiem city to oczywiście city center, centrum miasta. City hall, ratusz czy urząd miejski, a także city council, rada miejska. Kolejne słówko to beer, piwo, wymawiane przez e, czyli ten dźwięk pomiędzy i a e. Beer i oto zdanie: Let's go for beer, chodźmy na piwo. Beard, to broda, ale w sensie zarostu. I beard wymawiamy tak samo jak piwo, jak beer. Tylko na końcu dodajemy d. Beard. I oto zdanie: I am growing my beard. Zapuszczam brodę. Natomiast B, niedźwiedź czy miś, którego pisownia wygląda podobnie do beard, wymawiamy nieco inaczej. B, B, E, B. To jeszcze raz. B, be, Bied oraz B. To teraz przejdźmy do kolejnej pary. WANT oraz won't. I zacznijmy od czasownika want, chcieć, który wymawiamy po prostu przez o. Want. I możemy powiedzieć, I want some chocolate, please. Won't natomiast to skrót od will not, czyli przeczenia w czasie future simple. I won't wymawiamy przez o. Won't. I oto przykład zdania. I won't go without you. Nie pójdę bez ciebie. Popatrzmy na nie razem. Want przez o, won't przez on. Want, won't. Zachęcam, abyście i wy powtórzyli je na głos kilka razy, a sami zobaczycie, że przestaną się one wam mylić i że zaczniecie rozpoznawać je w szybkiej mowie native speakerów. Kolejny często błędnie wymawiany przez nas wyraz to suit, czyli garnitur lub garsonka. W brytyjskim angielskim możecie spotkać się również z drugą wymową szeroko używaną suit przez y, czyli jest to albo suit, albo suit. Ja wymawiam suit, ale obie wymowy są poprawne i szeroko używane. I oto zdanie: This suit cost me over. 200 pounds. Ten garnitur kosztował mnie ponad 200 funtów. Kolejnym, pokrewnym słowem jest suitcase lub suitcase, czyli walizka. I sytuacja jest tutaj bardzo podobna, ponieważ częścią słowa suitcase jest suit. Więc jak się domyślacie, walizka może, to być, może być wymówiona jako suitcase lub suitcase. I oto zdanie. It looks like I left my suitcase. At home wygląda na to, że zostawiłam swoją walizkę w domu. Hm, wymówiłam suitcase. Okay. Następnym słowem jest to. Jak to wymówicie? Jest to przymiotnik pochodzenia francuskiego, którego nie mamy w języku polskim i jego znaczenie musimy opisać. Taka propos to Brytyjczycy też go nie mają, dlatego zapożyczyli je z francuskiego. Poprawna jego wymowa to sweet. Tak trochę z francuskiego, co oznacza z przyległą łazienką. Gdy chcecie na przykład zarezerwować pokój w BB, to możecie zaznaczyć, że chcecie ensuite suite bedroom, czyli pokój z przyległą łazienką. Większość Brytyjczyków wymówi to jednak en suite, czyli suite tak jak słodki. I oto zdanie: All four bedrooms in the new house are en suite. Wszystkie cztery pokoje w ich nowym domu mają łazienkę. To popatrzmy na nie razem. Suit lub suit. Suitcase lub suitcase oraz on suite. No to przechodzimy do naszych piętnastu wyrazów i wyrazem numer jeden jest cebula po angielsku onion, które wymawiamy przez krótkie a onion. A ja często słyszę, jak my Polacy mówimy Onion czy coś takiego, a jest to onion. I jest to dokładnie ten sam dźwięk, co w wyrazie oven piekarnik, love miłość czy London. To drugie o, które w zapisie fonetycznym reprezentowane jest przez to odwrócone do góry nogami e, czyli dźwięk szła, wymówimy jak krótkie y lub e, praktycznie nie otwierając ust. Onion. Anien. Lub możemy ten dźwięk zupełnie pominąć i wymówić same iny na końcu. Anien. Wyraz drugi to o Jesień. Tu natomiast jest odwrotnie. A wymówimy jak długie o. O Jest to dokładnie ten sam dźwięk o, co w wyrazach mo lub talk. Gdy literki A oraz U stoją obok siebie, to często wymówimy je jak długie o. Pojawiają się one jeszcze w wyrazach august oraz dote. Drugą część wyrazu o tym skrócimy do tym. Tu również pomiędzy literkami ty oraz my mamy ten dźwięk Śła, który jak już wiecie wymawiamy jak krótkie e lub e. Y". Tym. Oczywiście nie otwierając ust, lub możemy go zupełnie pominąć i powiedzieć tm, o tym. Kolejny to important, co oznacza ważny. Często omijamy to słówko, ponieważ obawiamy się, że powiemy impotent zamiast przymiotnika ważny, important. Lecz polski impotent może i brzmi podobnie do angielskiego słowa ważny, important, lecz angielskie słowo Impotent to impotent, czyli brzmi całkowicie inaczej, więc nie mamy się czym martwić. To jeszcze raz. Important. Podzielmy to na trzy części. M, wymówione bardziej przez E. Po, i tutaj dłu mamy długie O i nie wymawiamy literki ry. Oraz tnt. I tutaj również możemy to E odwrócone do góry nogami pominąć i wymówić samo TNTY. ty Important. Important. Oraz musimy pamiętać, że akcent stawiamy na po, na środek. Important. Następny to iron, co oznacza żelazko, żelazo czy prasować. Nie iron i nie iron. Pierwszy dźwięk wymówimy tak samo jak ja. I. Ry nie wymawiamy w ogóle. O w wyrazie iron. To dźwięk szła, czyli krótkie -y. I na końcu mamy n, które wymawiamy normalnie. Iron. I tak naprawdę to słychać tylko i oraz ny. Lecz w amerykańskiej wymowie usłyszycie r w słowie iron. A oto jak wymówimy znane tytuły filmów oraz zespołów muzycznych ze słowem iron. Iron Man. Iron Maiden, jest to zespół heavy metalowy, czy The Man in the Iron Mask, film z Leonardo DiCaprio. Chciałabym jeszcze podkreślić, że gdy rozmawiamy po polsku, na przykład o filmie Iron Man, to nie ma nic złego w spolszczeniu wymowy tego tytułu i powiedzeniu Iron czy Iron Man. Numer 5 to Weight, waga czy ciężar, i weight. Wymówimy dokładnie tak samo jak czasownik wait. Poczekać. G oraz H zwyczajnie pomijamy. Gdy wasz lekarz chce się dowiedzieć, ile ważycie, to zapyta: What's your weight? Ile ważysz? A dokładnie przetłumaczymy to: Jaka jest twoja waga? Następny wyraz to: clothes, ubrania, odzież. Z tym słowem nawet native speakerzy mają problem, ponieważ mamy dwie dźwięczne głoski obok siebie. W oraz z. Clothes. Jednak są dwa sposoby na wymówienie tego słowa. Można powiedzieć to tak, jak ja to właśnie przed chwileczką zrobiłam. Clothes. I się męczyć. Ale można również to th pominąć i wielu native speakerów też tak robi. I mówi close. I brzmi to dokładnie tak samo jak czasownik close. Na przykład zamknąć, zamknąć drzwi. Close the door. Close. Numer 7 to live, mieszkać czy żyć, a my często wymawiamy ten czasownik przez i, mówiąc live. I live in Poland, a to powinno być I live in Poland, bardziej przez i. I jest to dokładnie ten sam dźwięk, co w słowie milk, mleko, gym, siłownia czy film. Film. No bo przecież to i jest tam w końcu napisane, prawda? Po co piszą i, jak chcą i? Y? Lecz w języku angielskim również istnieje słowo leave, co jeszcze bardziej komplikuje sytuację. I oznacza wychodzić, wyjeżdżać czy opuszczać. I tak zapisane leave wymówimy przez i. Lecz gdy mówimy, to pisowni oczywiście nie widać. Więc sami widzicie, jak bardzo może być to mylące i jak niedokładna wymowa może wprowadzić wiele zamieszania. Gdy ktoś chce powiedzieć, nie chce mi się żyć i zamiast żyć live powie przez i, powie leave, I don't want to leave, to native speaker zrozumie, że nie chce mu się wyjeżdżać czy wychodzić. Całkowicie inne znaczenie. Kolejnym słówkiem, które jest często niepoprawnie wymawiane, jest please. Policja. Często słyszę, gdy my to wymawiamy jak polis czy policę, a to jest please. Więc jak to zrobić? Podzielmy ten wyraz na dwie sylaby. P-lis. Pierwsza sylaba to p i wymawiamy ją krótko, tak jakbyśmy chcieli wypchnąć powietrze z buzi. P. A druga to lis z wyraźnym s na końcu. I ją przeciągamy. P lis. Please. Please. P p Spróbujcie. Please. Gdy mówimy o policji, to najczęściej dodajemy the z przodu. The please. I proszę, pamiętajcie, że policja w języku angielskim jest zawsze w liczbie mnogiej. The please are. Zwracam na to uwagę, ponieważ jest to zupełnie inaczej niż w języku polskim. Kolejne słówko to blood, krew. A my mamy tendencję do wymawiania blood czy blod, ponieważ to be fair... Istnieje wiele wyrazów w języku angielskim z dwoma o, które wymawiamy przy pomocy dźwięku u. Na przykład: moon, cool, sun, tattoo, food i mogłabym tak wymieniać w nieskończoność. Jednak dwa o można również wymówić jak krótkie a. I tak właśnie wymawiamy to w słowie blood. Numer 11 to available, co oznacza dostępny, wolny. To słowo jest bardzo często używane przy umawianiu spotkań czy wizyt, na przykład lekarskich. Gdy chcemy powiedzieć, że danego dnia o danej godzinie jesteśmy wolni i możemy gdzieś tam się stawić, to możemy właśnie użyć tego słowa i powiedzieć I am available. Pamiętam, jak sama miałam bardzo duży problem z jego wymówieniem, i w takiej sytuacji najlepiej jest je rozbić na części to odwrócone e do góry nogami to dźwięk śła, o którym wielokrotnie dziś już wspominaliśmy, który wymówimy albo jak krótkie e, albo e, y, praktycznie nie otwierając buzi. E e. To teraz spróbujmy powiedzieć ten wyraz dzieląc go na części. E veil E, bo. To teraz wy spróbujcie. E veil E, bo. A teraz razem. Available. Jeszcze raz. AVAILABLE. AVAILABLE. Następny to VEGETABLE. Warzywo. Nie VEGETABLE. Pierwszy człon nie sprawia nam z reguły problemów. VEG. I jest to również skrót od tego słowa VEGETABLE. I gdy macie duży problem z jego wymówieniem, to nie musicie się męczyć i wystarczy, że powiecie VEG i załatwione. Ten drugi człon zapisujemy tak samo jak słowo STÓŁ. TABLE. I dlatego też tak go wymawiamy. Jednakże w słowie vegetable ten drugi człon wymówimy tybu, ponieważ znowu mamy tutaj ten dźwięk szła. To jeszcze raz vegetable, vegetable, vegetable. Super. Ta sama sytuacja jest ze słowem comfortable wygodny. I tutaj znowu mamy ten nieszczęsny stół, który nas myli. Aby to dobrze wymówić, podzielmy comfortable na części. Kam, jak kam, f jak dźwięk f, f, i ten nieszczęsny stół, który wymówimy, tybu. To jeszcze raz. Kam f, tybu. A teraz wszystko razem. Comfortable, comfortable. Super. Kolejnym, bardzo niebezpiecznym słówkiem jest count. Co oznacza liczyć czy policzyć? Gdy nie zaokrąglimy tego and i powiemy przez zwykłe a and, to wyjdzie nam hmm, najgorsze przekleństwo używane tutaj w UK. To jeszcze raz. Count. Count. Super. I już ostatni na dziś, lecz jak to Brytyjczycy mówią, last but not least, co oznacza ostatni, ale nie najmniej ważny. To manager, menadżer, dyrektor, kierownik. W języku polskim menadżer zapisujemy i wymawiamy przez e, menadżer. I gdy mówimy po angielsku, to też tak to robimy. Jednak brytyjska wymowa to manager. Podzielmy go na sylaby. W pierwszej sylabie ten dźwięk a to nie jest ani a, ani e. To jest a. I są dwa sposoby na to, jak to zrobić. Możecie albo otworzyć buzię do E i powiedzieć A. A. Lub jest to ten sam dźwięk, który wydajemy, gdy lekarzowi pokazujemy gardło. Czyli me n dzie A teraz wszystko razem. Manager. Za chwilkę zaprezentuję 20 słówek i ich brytyjską wymowę. Chcę jednak podkreślić, że niektóre z nich nawet w brytyjskim angielskim można wymówić na kilka sposobów. No to przechodzimy. I wyraz numer jeden to Awen. Piekarnik. Awen wymówimy przez A oraz w. Awen. Teraz wy. Super. A ja często słyszę, jak moi uczniowie wymawiają owen czy coś takiego, a to jest Awen. Jest taki piłkarz, który nazywa się Michael Owen. Może stąd to się wzięło? Nie wiem, ale piekarnik to na pewno jest Awen. Wyraz numer dwa to parents. Rodzice. My mamy skłonność do mówienia parents przez a, a to jest wymawiane przez e. Parents. Teraz wy? Well done. Parents. Następny to restaurant, czyli restauracja. Zapis tego wyrazu może być bardzo mylący, ponieważ na pierwszy rzut oka wygląda, jakby on miał cztery sylaby. I właściwie to tyle tam jest. Native speakerzy natomiast skracają ten wyraz i tak naprawdę wymawiają tylko dwie sylaby. Restaurant. Czasami możecie usłyszeć trzy. Restaurant. I obie wymowy są poprawne. Restaurant i restaurant. Kolejny to milk, czyli mleko. Brytyjczyk nie powie milk, tylko milk. Literkę i wymówimy tutaj podobnie do naszego e, ale nie jest to całkiem nasze polskie i, jest to coś pomiędzy polskim i oraz i. Powtórzcie po mnie. Milk. Teraz wy? Super. W brytyjskiej wymowie literka i często jest wymawiana właśnie jak e. I. I są jeszcze inne często używane wyrazy. Jest ich właściwie bardzo dużo, które właśnie mają ten, ten dźwięk, i oto kilka z nich: bin to jest kosz na śmieci, fish, ryba oraz kiss, pocałunek. Kolejny wyraz to internet, w którym znowu mamy ten dźwięk i na samym początku. Gdy popatrzymy na zapis słowa internet, to jest on taki sam w obu językach. Polskim i angielskim, lecz wymawiamy go nieco inaczej. W języku angielskim akcent stawiamy na pierwszą sylabę, na in, internet, a w języku polskim na drugą, na ter, internet. No i oczywiście, gdy mówimy po angielsku, to nie wymawiamy dźwięku r. Internet. Kont to kolejny. I oznacza nie móc, nie umieć, nie potrafić. No i oczywiście jest to forma przecząca od czasownika can. Mówię o can't, ponieważ gdy jest niepoprawnie wymówiony, to może brzmieć jak najgorsze przekleństwo tutaj w UK. I niestety często tak brzmi w naszym wykonaniu. Aby to dobrze wymówić, musimy troszkę przeciągnąć dźwięk a. I te dwie kropki przy dźwięku a właśnie to oznaczają kąt". Tak jak byłyby tam dwie czy trzy literki A. Kąt. To teraz wy. Super. Następnym, często niepoprawnie wymawianym przez nas słowem jest sorry. My mówimy przez i, sorry. A na końcu powinno być I. Sorry. I jak już jesteśmy przy sorry. To również popatrzmy na please, które wymawiamy z wyraźnym Z na końcu, a nie z S. Nie mówimy please, tylko please. Sorry oraz please to jedne z najczęściej używanych słów, więc powinniśmy wymawiać je poprawnie. To jeszcze raz. Sorry. Teraz Wy. Świetnie. Please. Super. Zanim przejdziemy do następnego słowa, to proszę dajcie mi znać łapką w górę, jeśli do tej pory już czegoś się nauczyliście. No i oczywiście subskrybujcie. No więc kolejne słówko to word, które my często wymawiamy word czy coś takiego. Robimy tak, ponieważ ten dźwięk uh, jest dla nas trudny do wymówienia. Ale wyobraźcie sobie coś obrzydliwego i zróbcie tak, uh, i to jest właśnie ten dźwięk. I teraz naprzód postawcie ły, ponieważ ły w, w języku angielskim wymawiamy jak ły, o czym zresztą dobrze wiecie. I powiedzcie ły, a na koniec dodajcie d. Word. I co? Wcale nie było takie trudne. Word. Super. Kolejne słówko to work, praca, które ma dokładnie ten sam dźwięk y w środku i powiemy ły. Lecz zamiast dy na końcu postawimy k. Work. Teraz wy? Work. Super. World to następny. I znowu mamy to w na początku i tylko dodajemy ld na końcu. World. World. A teraz wy? World. Następny to bird. Czyli ptak. I tutaj znowu mamy ten sam dźwięk. E. Uh. Spróbujmy razem. B e uh, d. Bird. I teraz wy. Super. Bird. I jeszcze jeden z tym dźwiękiem e, uh, ale obiecuję, że to już ostatni. I jest to go. Spróbujmy razem. G uh, l Go. Teraz wy. Go. My to mówimy jak girl, girl. Męczymy się okropnie. A to jest po prostu girl. Half oznacza połowa i w ogóle nie jest dla nas trudne do wymówienia. Jedynie o czym musimy pamiętać, to o tym, aby nie wymawiać literki ly. Ly jest tutaj nieme. No i troszeczkę musimy przeciągnąć to a. Half. Half. Teraz wy? Super. Kolejny to. Jewelry. Biżuteria. I na pierwszy rzut oka mamy tam cztery sylaby. Jewelry. A Brytyjczycy wymówią ile? Oczywiście tylko dwie. Jewelry. Czasem możecie usłyszeć jewelry z bardziej wyraźnym e w środku. Jewelry. Ale obie są poprawne. Jewelry oraz jewelry. Następne słowo to sheet. Które ma wiele znaczeń, ale te podstawowe to prześcieradło, arkusz lub kartka na przykład papieru. I jestem pewna, że wiecie do czego zmierzam. A mianowicie, gdy zbyt twardo wymówimy słowo sheet, to wyjdzie nam kupa. Więc jeśli chcemy powiedzieć prześcieradło lub kartka papieru, to zwyczajnie musimy się uśmiechnąć i powiedzieć sheet, sheet. A gdy chcecie powiedzieć kupa, to musimy zrobić dziubek i powiedzieć Shoot. Więc jeszcze raz. Sit, shoot. Ze słówkiem bić jest dokładnie tak samo. Jak się uśmiechniemy i powiemy bić, to wyjdzie nam plaża. A jeśli zrobimy dziubek i powiemy być, to wyjdzie nam suka. Kolejny to boat. I jest to forma przeszła od czasownika by. My często nie wiemy, jak to wymówić, a pisownia tego wyrazu naprawdę straszy. A jest to niezmiernie proste. By, o, t. Tylko to o trzeba troszeczkę przeciągnąć. Bought. Na przykład I bought a new car. Kupiłam nowy samochód. Kow to kaszel i wymawiamy k -o -f. k-o-f. Kow to teraz wy? Kow. Proste, prawda? I już ostatni to siło, sure, który my często wymawiamy jak siur, co trochę źle się kojarzy. Lub zwyczajnie go omijamy, ponieważ wyraz ten jest dla nas nieco problematyczny. Więc popatrzmy, jak to zrobić. Pierwszy dźwięk to ş, Coś pomiędzy naszym si oraz szy. Ş. Następnie mamy długie o z bardzo delikatnym podkreśleniem literki ry. Sure, sure. Are you sure? Yes, I am sure. No to przechodzimy i popatrzymy na nie w porządku alfabetycznym. Więc kiedy nie powinniśmy wymawiać literki A? A mianowicie, jest ona nie ma w wyrazach zakończonych na ale, le, -le -e. Tak jak w tych wyrazach. Romantically, romantycznie, musically, muzycznie, logically logicznie. Nie wymawiamy romantically, musically, czy logically, lecz romantically, musically, logically. Popatrzmy na literkę b. Tu podążamy zasadą, która mówi, że b jest często nieme, gdy następuje po m. I oto wyrazy: thumb, kciuk, plame, hydraulik, crumb, okruch, okruszek, climb. Wspinać się? Dam głupi czy tempy, Lecz tu mamy wyjątki i w wyrazach takich jak number, numer, liczba oraz remember pamiętać, literka B stoi po M, lecz jest ona wymawiana. B również jest nieme, gdy stoi przed T. I oto dwa przykłady: debt, dług oraz doubt, wątpliwość. Litera C również może być nieco problematyczna i często jest nie ma, gdy występuje po S. I oto wyrazy, na które musimy uważać: Masu, mięsień, scissors nożyczki, science nauka. Jeszcze raz: muscle, scissors, science. To popatrzmy na literkę D, która nie jest wymawiana oto w tych wyrazach: sandwich kanapka. Wednesday, środa, handsome, przystojny. Musicie jednak wiedzieć, że jeśli chodzi o słówka sandwich oraz handsome, to niektóre słowniki dopuszczają drugą wymowę i dopuszczają wymówienie tego dy, czyli będzie to wtedy sandwich oraz handsome. Ale tutaj, jeśli chodzi o literkę D, mamy jeszcze jedną zasadę. I gdy literka D stoi przed G, to one łączą się ze sobą razem i tworzą dźwięk G. I oto przykłady. Bridge, most, edge, brzeg, skraj, knowledge, wiedza. A co jeśli chodzi o literkę E? Silly question. Oczywiście, że może być ona nie ma, szczególnie gdy występuje na końcu wyrazów. I oto one. Hope, Mieć nadzieję. Hate, nienawidzić. Name, imię, nazwa. Like, lubić. Shame, szkoda, wstyd. Bake, piec czy taste, smak, smakować. Ale pomimo, że to E na końcu jest nieme i wydawałoby się, że moglibyśmy je zwyczajnie usunąć, to nie do końca tak jest, ponieważ to E ma wpływ na to, jak wymawiamy te wyrazy. Popatrzmy na nie bez literki e oraz z tą literką e na końcu. I tak, bez tego e wymówimy hop, krótko. A z e będzie to hope, o. Oh. Przeciągamy tę literkę o. Oh. Hat, krótko, ale hate. I tu znowu mamy to e, przeciągamy. Sit, krótko, ale sight, eyed. Przeciągamy. Czyli to E jest bardzo ważne, ponieważ ono wydłuża tę pierwszą samogłoskę. Ale gdy E stojące na końcu jest jedyną samogłoską w wyrazie, to musimy je zawsze wymówić. Tak jak na przykład w tych wyrazach: he, on, she, ona czy we, my. E również może być nieme, gdy tworzymy końcówkę ed, którą dodajemy do czasowników regularnych czasu przeszłego past tense. I jak dobrze wiecie, nie zawsze tę końcówkę wymawiamy ed. Popatrzmy na przykłady. Played nie mówimy played, prawda? Tylko played i tego e tam nie słychać, słyszymy samo d. Looked nie looked asked nie asked, walked, nie walked, czy helped, nie helped. To teraz popatrzmy na G, które również może być nieme, gdy stoi przed N, tak jak w tych wyrazach. Sign, znak, resign, rezygnować, design, projekt czy projektować oraz foreign, zagraniczny. Czasami G również jest nieme w kombinacji z literką H, szczególnie gdy stoi po samogłosce. Ale gdy brzmi to zbyt skomplikowanie, to może łatwiej jest po prostu zapamiętać te wyrazy. Oto one. High – wysoki, light – światło lub lekki, DOTE, córka, bright – jasny, a także laugh – śmiać się czy śmiech. No dobrze, to popatrzmy na H, które jest nieme, gdy stoi za literką W. I można to świetnie zaobserwować w słówkach pytających WH: takich jak what, co, why, dlaczego, when, kiedy, which, który czy where, gdzie. Ale, gdy po H stoi O to wtedy literkę H wymawiamy, tak jak w tych wyrazach. Who, kto, czy whoever, ktokolwiek. H jest także nieme w wyrazach while, podczas, podczas gdy, white, biały oraz whether, czy. Literka H nie jest też czasem wymawiana na początku wyrazów. I oto przykłady. Our godzina oraz honest, szczery, uczciwy. Ale mam dla was ciekawostkę. Spotkałam się z tym, że Brytyjczycy nie wymówią tego h na początku wyrazów, nawet gdy ta literka h powinna być wymówiona. I przykładami takich wyrazów, które osobiście słyszałam, to hospital zamiast hospital, hotel zamiast hotel, horrible zamiast Horrible, im zamiast him, czy i zamiast he. Dobra wiadomość jest taka, że z literką i znalazłam tylko jeden wyraz business. To przejdźmy do K, które jest również nieme, szczególnie na początku wyrazów. I wiem, że już z niektórymi z tych wyrazów na pewno się spotkaliście, i oto one. Nok pukać. No wiedzieć knowledge, wiedza, knee, kolano, knife, nóż, czy knickers, majtki damskie. Bardzo ważne słowo. Popatrzmy na literkę L i tak L jest nieme, gdy stoi po literze A oraz U. I oto wyrazy. Half, półpołowa, calm, spokojny, talk, rozmawiać, Walk, chodzić salmon, łosoś. Choć tu bardzo rzadko, lecz zdarza się, że native speakerzy wymówią salmon, ale słownikowo jedyną poprawną wymową jest salmon. A także w naszych czasownikach modalnych would, could, should. W tych wyrazach l również jest nieme. Dobra wiadomość, literka m jest zawsze wymawiana, ale literka N już nie, szczególnie gdy stoi obok M na końcu wyrazów. Popatrzmy: autumn (jesień), dam cholerny. column (kolumna), hymn (hymn). P również może być nieme i nie usłyszymy go w wyrazach: kabet, (szafka kredens), receipt (paragon). Psychology, psychologia, psychiatry, psychiatria, pneumonia, zapalenie płuc czy raspberry, malina. A także musimy pamiętać, że P i H razem tworzą dźwięk F. I przykładami takich wyrazów są phone, telefon, photo, zdjęcie, alphabet. Alfabet czy nephew, bratanek siostrzeniec. To teraz popatrzmy na nieme R. Hmm. Jak dobrze wiecie, R jest prawie w ogóle niewymawiane w brytyjskim angielskim i chyba szybciej byłoby mi powiedzieć, kiedy ono jest wymawiane. Lecz nawet gdy R jest wymawiane przez Brytyjczyków to i tak brzmi ono całkowicie inaczej niż nasze polskie R. A mianowicie Brytyjczycy nie rolują języka i przy wymawianiu R język jest nieruchomy. Coś jak... Ee, dlatego te kluski w buzi tak pomagają. I oto przykłady niemego R. Letter, list. łoce, woda. Butter, masło. Park. Ka, samochód. Nie ma wielu wyrazów z niemym s, ale te, które podam, okazują się być dla nas bardzo problematyczne. I są to Isle, i jest to przejście pomiędzy siedzeniami, tak jak w samolocie, czy na przykład w kościele pomiędzy ławkami, oraz Island, wyspa. Często męczymy się z tymi wyrazami i wymawiamy je niepoprawnie, nie za bardzo wiemy, co z nimi zrobić. To może jeszcze raz powtórzcie, Isle Island, Isle Island. Literki Ty też niestety czasami nie wymawiamy, lecz nie znalazłam tutaj jakichś konkretnych zasad, więc wyrazy te zwyczajnie trzeba zapamiętać. I oto one. Listen, słuchać, to nie jest listen, tylko listen. Mortgage. Kredyt hipoteczny, watch, oglądać lub zegarek na rękę, Christmas, święta Bożego Narodzenia, often, często, ale tu są dwie poprawne wymowy i opcja often też widnieje w słowniku jako poprawna. Kolejna to literka u. I tutaj też nie mamy jakichś oficjalnych zasad, ale na szczęście wiele z tych wyrazów znacie, więc nie powinniście mieć problemu z ich zapamiętaniem. I oto ich wymowa. Building – budynek. Guess – zgadywać. God – strażnik czy strażniczka. Tongue – język. Biscuit – ciastko. Guilty – winny. Gica, gitara. Gest, gość. I już ostatnią na dziś jest literka W, która jest nie ma na początku wyrazów, gdy stoi przed literką R lub H. I oto przykłady. Write, pisać. Wrist, nadgarstek. Wrong, zły, błędny. Wrap, pakować, zawijać. Wrinkle zmarsz, zmarszczka, who, kto oraz whole, cały. A także jest ona nie ma w wyrazach answer, odpowiadać, oraz to, w liczbie dwa. Dziś zaprezentuję wam, jak Brytyjczycy wymawiają 12 nazw marek samochodowych, po to, aby ułatwić wam rozumienie Brytyjczyków. No bo przecież często rozmawiamy o samochodach, prawda? Nie jestem ekspertem samochodowym, ale uwielbiam język angielski, więc wyszukałam potrzebnych informacji no i jestem tutaj, aby Wam pomóc. Wybrałam tylko te marki, które zobaczycie na brytyjskich drogach, oraz takie, które mogą nam sprawiać trudności w wymowie. Ale jeśli jest jakaś marka samochodowa, z której wymową sobie nie radzicie, a ja o niej dzisiaj nie wspomnę, to proszę koniecznie dajcie mi znać w komentarzach pod spodem. Jeszcze tylko wspomnę, że w tym odcinku za poprawną będziemy uznawać wymowę brytyjską, która w fakcie może wcale nie być poprawna i daleka od tej oryginalnej. Ale dziś uczymy się wymawiać nazw marek samochodowych tak, jak robią to Brytyjczycy. Pierwsza to Jaguar. Jaguar. My powiemy Jaguar, a Brytyjczyk powie Jaguar. Angielskie jod wymawiamy jak dzi. I nie wymawiamy tego r na końcu. Jaguar. Kolejny to Ford. Ford. Tu nie ma nic trudnego, jedynie musimy pamiętać, aby nie wymawiać tej literki ry. Ford. Następny to Mercedes. Mercedes. My powiemy Mercedes i brzmi całkiem inaczej, prawda? Mercedes tak jakby ta druga i trzecia literka e oraz ry w ogóle nie były wymawiane. Mercedes, Mercedes z wyraźnym z na końcu. A czy wiecie, że pierwsza na świecie reklama samochodowa to była reklama trzykołowego samochodu Karola Benz'a w około 1890 roku, jeszcze przed połączeniem z Mercedesem, i wtedy nawet nie nazywało się tą reklamą, tylko rekomendacją biznesową, i była to reklama czy rekomendacja biznesowa w lokalnej gazecie. Następny to Toyota. Toyota. I tutaj to pierwsze o wymawiamy normalnie jak o, a to drugie musimy zaokrąglić i wymówić jak o. Co ciołca. Na początku, gdy Ciołca powstała, nazywała się Ciołda przez dy od nazwiska założyciela Toyoty. Lecz po pewnym czasie nazwa ta została zmieniona na Ciołca. I nie wiem, czy wiecie, że jest to wciąż firma rodzinna, a dyrektorem zarządzającym Toyotą jest obecnie Akio Toyoda, który jest przodkiem w prostej linii tego pierwszego założyciela Toyoty. No tak, jak założyciela to pierwszego, masło myślane. No nic, idziemy dalej. Kolejny to Volkswagen. Volkswagen lub VW. Wiemy, że w języku angielskim literkę W wymawiamy jak W. I dlatego Volkswagen. A VW to skrót, którego Brytyjczycy równie często używają i są to nic innego jak literki z angielskiego alfabetu. V oraz W. Porsche to Porsche. Porsche. I brzmi troszkę jak Posh. I tu znowu nie wymawiamy ry oraz ostatniej literki e. Porsche. Ale czasami możecie się spotkać, że brytyjczyk powie się i wymówi to e na końcu, lecz większość brytyjczyków jednak powie poś. BMW to BMW i są to nic innego jak literki z angielskiego alfabetu. B to B, M to M, a W to W. No i mamy BMW. Renault. Renault. Brytyjczyk wymówi to podobnie do tego, jak my to wymawiamy, tylko to ry na początku brzmi troszkę inaczej. Brytyjczyk powie r, a my powiemy ry. Renault. Renault. Volvo. Volvo. Wymawia się z o na końcu, oraz zwróćcie uwagę, jak wymawiam l. Jest ono troszeczkę inne od tego naszego polskiego ly. Takie bardziej bym powiedziała litewskie l. Wową. Wową. Wymawiając ly, język wisi w powietrzu i niczego w buzi nie dotyka. Wową. A czy wiecie, że pierwszy pas bezpieczeństwa został wynaleziony właśnie przez wową? Następny to woksu. Woksu. I tego chynie wymawiamy. Woksu. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, czemu Opel tu w UK nazywa się woksu? A mianowicie. Vauxhall był brytyjskim niezależnym producentem samochodowym, a Opel, jak dobrze wiemy, niemieckim. Były to całkowicie niezależne firmy motoryzacyjne produkujące swoje własne samochody. W pewnym momencie, około 1925 roku, obie te firmy, Vauxhall i Opel, zostały wykupione przez korporację General Motors. Ale nic to wtedy nie zmieniło i przez następnych 40 lat wciąż sprzedawały swoje własne samochody, tak jak byłyby całkowicie osobnymi firmami. Aż dopiero pod koniec lat 60. sprzedaż marki Vauxhall zaczęła drastycznie spadać, a w tym samym czasie gospodarka Niemiec kwitła i Opel sprzedawał niesamowite ilości samochodów. Aby uratować markę Vauxhall, General Motors zdecydowało, że Vauxhall wdroży produkty Opla i zacznie je sprzedawać pod swoją nazwą. No i tak zostało aż do dziś. No to już wiecie. Kolejny to Lexus. Lexus. Z tego co pamiętam, to nieczęsto można spotkać tę markę w Europie. No, ale może to już się zmieniło. Ale tutaj w UK jest ich naprawdę bardzo dużo na drogach. Brytyjczycy kochają Lexus. Peugeot. Peugeot. Brzmi inaczej, prawda? My powiemy peżot, a Brytyjczyk powie Peugeot. Z tym O na końcu. Kolejny też chyba będzie zaskoczeniem. Hyundai. Hyundai. My powiemy Hyundai, a Brytyjczyk Hyundai. Następny to dobrze nam znany Fiat. Fiat też brzmi całkiem inaczej, prawda? Fiat. Kolejny to Citroen. Citroen, my powiemy Citroen, a w Wielkiej Brytanii jest to Citroen. I już ostatni to Tezla. Tezla z tym wyraźnym Z. Tezla. Czytaliście tytuł, więc wiecie, że dziś nauczę was, jak wymawiać 12 nazw sklepów, które najprawdopodobniej wymawiacie inaczej niż Brytyjczycy. Co wcale nie znaczy, że wymawiacie je niepoprawnie, bo to właśnie Brytyjczycy mogą wymawiać je niepoprawnie. Ale dziś chodzi o to, abyśmy nauczyli się wymawiać te nazwy sklepów tak, jak robią to Brytyjczycy po to, abyście lepiej ich rozumieli i aby oni też was rozumieli, ponieważ taki jest cel mojego kanału Violetta Pugh. Tu uczymy się brytyjskiego, angielskiego, więc taką wymowę dziś uznamy za poprawną. Oto pierwsza i chyba najtrudniejsza dla nas Polaków do wymówienia nazwa sklepu Sainsbury's. Sainsbury's. Często wymawiana jak Sainsbury, a nawet Bury i słyszałam, jak ktoś kiedyś mówił idę do Burego. Oczywiście nie ma w tym nic złego, gdy rozmawiamy sobie po polsku, ale rozmawiając z Brytyjczykami musimy powiedzieć Sainsbury's, bo inaczej nas nie zrozumieją. Wszystkim, którzy mieszkają w okolicy miasta Salisbury, te dwie nazwy Sainsbury's oraz Salisbury okropnie się mylą. Więc nazwę miasta wymawiamy przez O Salisbury, a nazwę sklepu przez A. Sainsbury's. Kolejny sklep to Tesco. My wymawiamy to jak Tesco, a Brytyjczyk powie Cesco przy pomocy miękkiego, soczystego t, -t, -t" które brzmi troszkę jak cy oraz oł na końcu. Cesco. Kolejny to Lidl. My wymawiamy Lidl i prawdopodobnie ta wymowa jest dużo bliższa tej oryginalnej, niemieckiej wymowie niż Lidl. Ale dziś uczymy się oczywiście brytyjskiej wymowy i tę uznajemy za poprawną. Czyli jeśli mówiłeś do tej pory little, bardziej z takim u na końcu, little, to przyznaj sobie punkt. Następny to Morrison's. Morrison's. Nic trudnego, prawda? Trzeba tylko jedynie pamiętać o tym, aby wymówić to s na końcu, ponieważ my mamy zwyczaj wymawiać Morrison bez tego s, a jest to Morrison's. Morrisons. Następny to co-op. My mówimy, że idziemy do co-opa, a Brytyjczycy zaokrąglają to pierwsze o i powiedzą Coop, Coop. I już ostatni supermarket, dla bardziej posz ludzi, to Waitrose. Słyszą, jak Polacy mówią Waitrose czy waitros i gdy tak powiemy rozmawiając z Brytyjczykami, to raczej nas nie zrozumieją. Waitrose wymawiamy przez miękkie ty ty, ty 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 oraz przez o podobnie jak to było w Tesco, Waitrose kolejny sklep to Argos Chyba wszyscy znamy Argos bo tak my to wymawiamy a brytyjczyk powie Argos Argos i nie wymówi tego ry Argos Następny to Wilco, kiedyś był to Wilkinson ale jakiś czas temu nazwa ta została zmieniona właśnie na wilko. Nawet nie wiem, jak my Polacy byśmy to wymówili. Wilko, wilko, a jest to wilko. Krótkie i wymówimy jak e, e, czyli we, we. A o na końcu znowu tak jak oł, wilko. Kolejny to poundland, dla nas funciak. Ale właśnie może dlatego mówimy funciak, ponieważ Poundland jest dosyć ciężkie do wymówienia. Tę nazwę możemy podzielić na dwa osobne słowa. Pound, fund oraz land, kraina, czyli kraina funta. Poundland. Następny to Primark. My powiemy Primark czy Primark, a nawet słyszałam Primani. Brytyjczycy natomiast powiedzą Primark. Tylko lekko podkreślając pierwsze ry, a tego drugiego w ogóle nie wymawiają. Primark. Jeansy Lewisa to po angielsku Levi's Jeans. Pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam Levi's, to w ogóle nie wiedziałam o co chodzi. Brzmi to całkowicie inaczej. Levi's. A Levi Strauss to pan, który wynalazł jeansy Lewisa. I już ostatni sklep na dziś to HM. A po polsku to HM. HM to nic innego jak litery z alfabetu. Czyli H to H, a M to M, tak jak po polsku. Ten znaczek pomiędzy H oraz M to AND, ale gdy przeczytamy czy wypowiemy to dosyć szybko, to brzmi bardziej jak N, N, HNM, m I to tyle na dziś. Gratuluję, jeśli wytrwaliście do samego końca i proszę koniecznie dajcie mi znać, jeśli faktycznie obejrzeliście cały odcinek. Jestem ciekawa, ile osób dało radę. Jeśli ten filmik okazał się pomocny, to proszę dajcie mi znać, łapką w górę. No i oczywiście subskrybujcie. A ja Wam bardzo za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia już wkrótce w następnym odcinku.